Witajcie z powrotem przy The Legend of Zelda Skyward Sword. W poprzednim odcinku zdobyliśmy rękawice Mogmy, dzięki którym możemy teraz w takie dziury tutaj wchodzić i bawić się w podziemne poziomy. Mamy dostęp teraz do jeszcze poziomu pod poziomem, tak jakby. Czyli kilka dodatkowych pokoi, które są na mapie nie zaznaczone. Albo lepiej powiedziawszy, które nie są na mapie zaznaczone. Co sprawia też, że ta świątynia jest jedną z najdłuższych w całej grze. I właśnie w tych labiryntach podziemnych będziemy mogli też później pewne zagadki rozwiązywać, co sprawia, że to wszystko będzie jeszcze ciekawsze. Ale aktualnie spróbujmy rozwiązać tą świątynię. Chciałbym w dzisiejszym odcinku dostać się jeszcze przed drzwi do bossa. Tutaj aktualnie nie przejdziemy, potrzebujemy klucza, ale ostatnio te wrota otworzyliśmy. To zobaczmy, co się tutaj kryje. Ale tak na boku jeszcze na moich słuchawkach ściszę trochę grę, bo jest trochę za głośno. I oczywiście sporo przeciwników, nawet tutaj na boku jest. Tak sobie po prostu casualowo przeszedł. I myślał, że jest nie wiadomo kim. A tu możemy włączyć przejście na szybko. Swoją drogą. Jeszcze mapy nie mamy, prawda? Nie. Ale jest tutaj jeden przedmiot, który chcę zdobyć. A którego wcześniej nie mogłem zdobyć, bo potrzebowałem tych rękawic. Chwileczkę, gdzie to było? To było nawet w tym pokoju, prawda? Tak, tutaj. W pokoju z tą jedną ręką. Ostatnio pokonaliśmy dwie naraz, a tutaj jest ta łatwiejsza forma, z którą nie mogliśmy walczyć, bo była tylko jedna. Tu mogę się wkopać właśnie. I dzięki temu też otworzyć te wrota. Ale chwileczkę, jak to było? To są dwa przełączniki, prawda? To był ten pokój? Nie, jest tylko jeden przełącznik. Ale poszedłem z dobrej strony. Bo czasem, kiedy są dwa przełączniki, jest też taka zabawa, że trzeba w odpowiedniej kolejności je wcisnąć, bo inaczej sobie zabudujesz drogę. Z tym też będziemy jeszcze mieli w tym odcinku przyjemność, tak myślę. I mamy przejście, które da nam możliwość pokonania tego bossa. Jak widzicie, tutaj mamy te rośliny wodne. Ale to jeszcze nie to, co chcemy teraz robić. Mamy tutaj skrócik. I możemy jedną już ze sobą wziąć w sumie. No dobrze, Magma Lordzie. Wyjdź! Tym razem powinno pójść szybciej. I bez tak wielkiej utraty życia, gdy tylko namierzysz. Ważne tutaj, żeby nie biegać, bo bieganie utrudnia całą tą sprawę. I ciach, i ciach. I tym samym też opuścimy tutaj poziom lawy. Co umożliwia nam przejście tą dróżką. Wcześniej nie mogliśmy tutaj przejść, bo była lawa, a teraz ten korytarz jest wolny dla nas. I dostaniemy się do pokoju tylko z jedną skrzynką, czy tam balkonu. Jest to bardzo istotne miejsce. Opcjonalne, ale bardzo istotne. Każdy fan Zeldy, kiedy to zobaczy, dowie się, że ta skrzynka ma znaczne znaczenie. Pusta butelka! 4 z 5, czyli w sumie już wszystkie butelki mamy. Została teraz, jako że mamy już wszystkie, całe inwentory zapełnione, wysłana do składu z naszą kochaną dziewczyną, która polubiła ostatnio bardzo Linka. Ostatnia jeszcze butelka, bo wydaje mi się, że jej nie mam w tej chwili jeszcze. Halo? Ostatnia butelka znajduje się... Muszę dookoła iść, prawda? Tak. Ostatnia butelka znajduje się w jednej ze skrzynek, która zostanie odblokowana przez zgodę z Cube. A tędy mogę przecież wrócić. Czyli w tej chwili jeszcze nie musimy się o to martwić, że gdzieś ją przegapiliśmy w fabule albo coś, tylko później przy przeglądaniu skrzynek, które odblokowaliśmy za pomocą Goddess Cube, znajdziemy też ostatnią butelkę. Chociaż akurat mi dwie butelki w Skyward Sword starczą, nie potrzebuję więcej. Głównie z tego powodu, że inventory jest trochę takie... mocno ograniczone. No, sami wiecie jak jest, widzicie jak to jest. W pozostałych Zeldach, gdzie możemy te
w sumie wszystkie butelki w tym samym czasie nosić, to bardziej się przydają naraz, ale tutaj... No wolę mieć te wszystkie medale i tak dalej. A no tak, wytuję. Chciałem łuk wybrać. Może bawimy się trochę w... strategię. Strategiczne czekanie. I celowanie, i dopiero z ukrycia wyjść... kiedy będziemy strzelali. I w sumie tak z pół ukrycia. Bardzo ładnie. Tu na dole jeszcze nie byliśmy. A chwileczkę, tutaj będzie tablica, prawda? W każdej chwili za pomocą harpuna będziemy mogli się stąd wydostać. Co takiego narysować? Zobaczmy, chciałbym trochę rupi, tak mi się wydaje. Więc spróbujmy narysować. Czy można tu rozpoznać rupi przy tym? Chyba nie, chyba... Okej, dostałem rupi. Całe szczęście, już myślałem, że dostanę serca. To byłoby trochę zmarnowane, bo serca mogę tutaj wszędzie dostać. A nie, nie chciałem aktywować bomby pomocy. Myślałem, że będzie tutaj na mnie czekała wróżka. No dobra, skoro nie, to nie. To, co chciałem przed chwilą jeszcze powiedzieć, zanim tutaj wskoczyłem. Mianowicie... że kiedy mamy łuk, możemy też się chować za ścianami i też z ukrycia strzelać tak, że... Łaaa! Ej, dzięki! O, już tutaj widzimy coś ciekawego. Czy mogę stąd się... Chwila. Chcę coś spróbować. Czy stąd mogę już skrócić to? Nie, nie mogę. Na dole widzimy dwie statuły, które są bardzo ciekawe. I do nich będziemy musieli skoczyć później, ale w tej chwili najwyraźniej... Nie możemy. Nie możemy tego skrócić. Musimy do specjalnej platformy się dostać, która do tego jest. Ale mogę wam zademonstrować, że tutaj za ukrycia, kiedy on w sumie nie może nam nic zrobić, za ściany, a my możemy strzelić, jak w takim pięknym ego-shooterze. Stąd przybyłem, prawda? Tak. To daj mi mój harpun. Tu będę mógł... halo, tu. Tutaj i stąd... Ja pierdziel. No, w końcu. Ech, to tutaj był skrót z... Oh, shit. To się tu był skrót. Dlaczego to zawsze tak wygląda? Zawsze pójść nie tą drogą. Prawo muszę. No, teraz jestem po dobrej stronie, już nie muszę się martwić. Zeskakuj, Link, bez durnych wygłupów. Tutaj nic nie ma, czyli mogę przejść przez te drzwi bez złego sumienia. Ej, kolejny mogma, który tutaj wisi, tylko tym razem on nie ma żadnego niebezpieczeństwa nad sobą. Pod nim nie ma lawy. Czyli możemy go zignorować. Chyba, że ma dobrą propozycję. Ej! Przybyłeś tutaj w odpowiednim czasie, kolego! Nie wiem, kim jesteś i skąd jesteś, ale... Co byś powiedział na to, żeby uwolnić mnie z moich łańcuchów? Śpieszę się! Nie mówię, że masz zrobić to za nic! Uwolnij mnie, a powiem ci wielką tajemnicę o tym pokoju! To tajemnica o skarbie, okej? O skarbie? Mój skarbie. A, przyda się. Trochę serc teraz. Będziecie mieli dla mnie jeszcze trochę serc? Nie. No dobrze, to w tym pokoju jest łańcuch jego przycumowany, ale nie przejdziemy tutaj, bo znów potrzebujemy wody, żeby zgasić ogień. I znowu roślinę. Wodną. I widzimy, że tutaj są, ale tam się aktualnie nie dostaniemy, czyli znowu zabawa podziemna. I tym razem... Jak to wygląda? Mamy tylko jeden przełącznik. Tak? Chyba jeden tylko jest, więc nie powinno się okazać to jakimś wielkim problemem. W sumie... Możemy też na szybko, tak! Możemy też szybko się poruszać tutaj pod ziemią. Gdy przyspieszymy... Gdy przyciśniemy A... To mamy taki ładny dash. A nie, czekaj.
To na dole jest jeszcze jeden przełącznik. To który miał być pierwszy? Chyba ten na dole, prawda? Bo teraz już się do niego nie dostanę, tam na dole. Wow. I tak można marnować swój czas. No tak to bywa, kiedy nie wiesz. Czyli to jest ten pokój, który miałem na myśli. Ja myślałem, że inny, bo trochę pamiętałem, że on inaczej był zrobiony. A może jest po prostu to wszystko zrobione przypadkowo? Że te dungeony są tutaj generowane przypadkowo? Jakoś nie chce mi się wierzyć, że to prawda. Ale otworzyliśmy tutaj teraz drogę, którą będziemy mogli przejść, gdy zablokujemy sobie tą drugą. Ach, Link. Nie wiem, dlaczego on czasem skręca nie tak jak trzeba. No dobra, wiem. To dlatego, że nunchuck od Wii ma gałkę analogową, która ma tylko 8 kierunków, a nie możliwość poruszania się w każdym stopniu. Niestety. Że ma taki limit, tylko poruszanie się w 8 stronach. To tak samo jak na Wii U kontroler. Ale dobra, niech będzie. Otworzyliśmy dzięki temu teraz przejście. I mogliśmy się też wydostać. I tak, mamy dostęp do wodnych kwiatków. Czy tam do jednego wodnego kwiatka, tak jakby był tutaj po to, żeby móc ten mechanizm otworzyć. Znaczy się w architekturze tej świątyni, a nie jeżeli chodzi o grę. Trochę nielogiczne, ale dobra. Tak jeden pokój dla takiego czegoś zrobić. Swoją drogą, czy jestem w stanie już teraz wykorzystać tą tajemnicę? Czy muszę mu w ogóle pomagać? Zobaczmy. Nie, nie potrzebuję jego pomocy, mogę go po prostu zignorować. Bo on powie nam, że tutaj jest tajne przejście. A i tak go uwolnię. Nie będę taki. W końcu daje nam ważny item, który do kompletowania tej świątyni jest mi potrzebny. I ta rozmowa też jest całkiem zabawna, więc nie będę jej omijał. Słodko, słodko! Wolność! Dzięki za bycie głupkiem i uwolnienie mnie. Naprawdę myślałeś, że dam ci tą super sekretną informację o skarbie? Nie bądź głupi. Zbyt dużo czasu spędziłem na odkryciu tej informacji. Te rękawice, które nosisz, są z kolekcji mojego brata. Jesteś jego przyjacielem czy coś? Pomogły mu. Czekaj. Jest coś, co mogę ci jednak dać. Chcę ci coś dać. Poczekaj tylko chwilę, okej? Tak, na początku chciał nas wykiwać, a teraz, kiedy wie, że uratowaliśmy jego kolegę jeszcze, to że jesteśmy jego kumplem, to nie chce sobie zepsuć. Tutaj, masz. To jest super sekretna informacja, którą odkryłem. Trochę się spociłem, żeby się o tym dowiedzieć. Strasznie dużo czasu spędziłem, musiałem się tutaj przyglądać temu wszystkiemu i sprawdzać i nurkować około 100 razy. Gotowy jesteś, więc bierz. Zobaczymy się później. Jest tutaj ukryty pokój, pamiętaj. To było teraz głupie, co zrobiłem. Ale no, w zamian nie mów mi nikomu innemu, co, z jakiej sytuacji mnie uratowałeś. No, jesteś taki okropny, zły człowieku. No proszę. Czyli tu jest sekretna informacja. Ale trochę zrobiłem to na szybko, bo myślałem, że on się już żegna, więc na szybko pomyślałem sobie, ja nie będę tego czytał i tłumaczył i bla bla bla, tutaj wyłączył już. On jeszcze mówił, no jest tutaj w środku sekretna informacja, trzymaj się. Jest to niesamowita informacja i mimo, że jest tutaj w środku, to ci jeszcze ją zdradzę ustnie. Nie spodziewałem się, że on jeszcze raz nam to powie. Mianowicie jest tu ukryty pokój. No i to jest ta ściana, którą o której mówił, że jest tutaj za jedną ścianą ukryte przejście. I co może nam wskazać to przejście? Jaki item może być informacją dla nas? Oczywiście, że mapa. Dobre, to jest zabawne. Ale tym widzicie też, że ta świątynia nie jest wcale już taka wielka.
I czerwony płomień, płomień Din, jest w okolicy też. Wydawało mi się, że teraz powinien pojawić się jeszcze inny Mogma. A, okej. Okay. Przez to, że nie rozwaliłem tej ściany, że rozwaliłem tą ścianę, nie miałem rozmowy z tym drugim Mogmą, bo potem, kiedy rozmawiałem z tym jednym Mogmą, pojawiłby się jego kolega i powiedziałby: hej, stary, no, ziom, miło cię zobaczyć, więc spotkałeś mojego kolegę. Czasem trudny jest z niego koleś, ale no, tutaj informacja jest taka, że tutaj ukryte są, jest ukryte przejście za ścianą, więc no, spójrz na mapę. Ale pokazałem wam przynajmniej, że jest to możliwe też wcześniej, zabrać za to. A, no tak, i powiedziałby jeszcze nam, że tutaj pod ziemią są przeciwnicy teraz. I dlatego oni tam nie chadzają, i dlatego my powinniśmy tam pójść. Mamy tutaj taką gąsieniczkę. Nie! Fuck. Aha. Możemy ją uderzyć tylko w ogon. Jest to w sumie przeciwnik, który jest w Zeldach już dość znany. I tak samo został skopiowany w serii The Binding of Isaac. Tylko niekoniecznie te gąsienice zawsze można trafiać tylko w ogon. Ale tutaj akurat tak jest, nie? Chyba w którejś Zeldzie w 2D jeszcze było coś takiego, a może nawet nie w jednej. Tylko problem jest taki, że on staje się coraz krótszy to. I niekoniecznie zawsze tak ładnie go trafisz tym. Czasem się... czasem staje. Czasem staje i rozgląda się po dwa razy, to wtedy ładnie można trafić go. A czasem widzi nas i uderzy się głową o ścianę, ale to się zdarza raczej rzadziej. O matko boska. Chodź tu! O, teraz na przykład się uderzył. Ale czy mamy czas, żeby go walnąć? Nie. Zbyt szybko dostał się znów do siebie. Doszedł do siebie. Nienawidzę tych przeciwników. W sumie tego chyba nie musielibyśmy nawet pokonywać, ale później będzie taki, którego trzeba będzie pokonać, to już teraz go chcę pokazać! Stój, gnoju, stój! Teraz mogę wykiwać i trochę być szybszy i... po nim! Ale nie dostajesz żadnej nagrody, to trochę jest głupie. Czy to jest wyjście, czy wejście w sumie? Tędy wszedłem, czy wychodzę teraz tędy? To wyjście jest, tu mnie jeszcze nie było. I mamy tutaj skrzyneczkę, w której powinien być klucz, prawda? Bo inaczej nie dostaniemy się dalej. Oczywiście! Ogólnie podoba mi się też wygląd kluczy w Skyward Sword. Wiele rzeczy mi się podoba w Skyward Sword. Lubię Zeldy, lubię Skyward Sword. Jest fajnie. Super. I tędy... jest Scrooge, że nie musimy iść dookoła. Okej. Okay. To w ten sposób szybko się stąd wydostaniemy. Musimy teraz do tego pokoju, w którym rozpoczęliśmy ten odcinek. Bo tam były zamknięte drzwi, jak pamiętacie. Czyli dostać się teraz na drugą stronę. Ciebie potrzebuję. Lubię muzykę, która teraz leci, albo raczej ten part muzyki, który przed chwilą słyszeliśmy. Te takie bębny, to takie ty. I uzupełnione o te takie azjatyckie brzmienia. Ty. Fajnie jest. No więc możemy otworzyć te drzwi i już w sumie dostajemy się do tego pomieszczenia, w którym będzie... Może niekoniecznie do pomieszczenia, ale do okolicy, która jest bliżej drzwiom bossa niż wszystkie wcześniejsze. Bo wychodzimy znów na dwór. I tym razem było nawet ładowanie, czyli no jasne, że jesteśmy teraz bliżej tego wszystkiego. Ale tu jest znowu trochę bandziorów. Więc może lepiej się ich pozbyć, skoro już tu jesteśmy. Kalibrować. Nie wierzę, że go trafiłem.
ale oni nie mogą mnie w tej chwili trafić za bardzo. Czy tu ktoś jeszcze jest? Chyba po drugiej stronie tu będzie jeszcze... Nikogo już nie ma? A, są tutaj tylko takie gnioty. Nie? I ten z tyłu jeszcze. Jeszcze nas nie trafia, ale lepiej go już się pozbyć teraz, niż żeby później robił nam problemy. I tu na górze będzie owocek. Z tych paszczy musimy najpierw, żeby ta platforma, którą stworzymy, się ruszyła, stworzyć prąd, żeby stąd lawa wylatywała. Ale do tego później się przybliżymy. Za to teraz... Tu jesteś. Możemy zrobić sobie przejście na drugą stronę. Ło, prawie myślałem już, że w lawę wpadnę na tyle, że już mi to nie pomoże. Wtedy krasnolud by nawet nie pomógł. Ale skoro krasnolud w tym razem jeszcze był w stanie pomóc, to wszystko w porządku. Oglądaliście mój special na 110 widzów, nie? To oglądajcie, obejrzyjcie, polecam. Taka parodia i podkładanie głosów do postaci, takie próbowanie synchronizacji głosów i no, robienia takiej parodii z różnych filmów w temacie tego, że Gerwant zdobył 100 000 widzów, więc jest fajnie i w ogóle imprezujemy. Może niekoniecznie zawsze udało się z humorem, ale mnie do dzisiaj to śmieszy jakoś. Nie wstyd mi jest jakoś tych wielkich, tych nawet słabych żartów i tak dalej. Po prostu dobrze się przy tym bawiłem i uważam, że ten film się całkiem przyjemnie nawet ogląda. Nawet ze wspomnieniami i tak dalej. Piękna rzecz, piękna rzecz. To mi się właśnie przypomniało, bo tam stamtąd pochodzi to zdanie. No to nawet krasnolud nie pomoże, jeżeli tak jest. Okej, co my tutaj mamy? Chyba tu muszę się wkopać. Ach, ciebie nie rozwalę, rzeczywiście. Czy w ogóle mam tutaj wybór z przełącznikami? O, proszę, tutaj też jest magma. Zajęty. Kopanie przez całą noc i znowu i w ogóle szukanie tego... looting. Nie jest tak fajnie. Ej, stary, przejdę do ciebie. Chcę porozmawiać z tobą. Znam twoich kolegów. Zostaw mnie! Wiesz, że ja i tak mogę do ciebie się dostać. Cześć. A! Zielony potwór! Nie mogę uwierzyć, że śledziłeś mnie tutaj na dół. Ale przynajmniej mogę się z nim trochę zabawić, co? Jesteś na terytorium Mogmy. Może jesteś przerażający, ale nie wygrasz ze mną. I dał jeszcze tipa, jak go pokonać w sumie. Ale mu... Szybko go złapałem. Ale normalnie trzeba byłoby pójść na dół, przełącznik przełączyć, tak że wbiegnie w ścianę i wtedy go tak złapać. Ale poszło nawet całkiem szybko. Nie! Złapałeś mnie! No dalej, potworze! Dalej, zjedz mnie, upiecz! Jesteś najgorszy i rób swoje najgorsze! Co? Znam te rękawice. Czy to nie są sekretne rękawice z sekretnej kolekcji mojego brata? Dał mi je w prezencie. Co? Znasz mojego brata? Oni chyba mówią o sobie bracia, że kumple i tak dalej, a nie, że oni trzej są braćmi. Nie jestem pewny. Ale, o, jesteś cały zielony. Myślałem, że jesteś potworem. Hej, nie złoś się. Myślałem, że jesteś jednym z nich. Przepraszam, okej, kolego? Daj mi dać sobie coś dobrego, żeby tobie to wynagrodzić. Poczekaj no sekundę. Wszyscy dają nam prezenty. Lubię w tej świątyni to, że spotykamy tyle tych mogm. Już czterech. Ich szefa i tych trzech tutaj zabawnych gości. No to masz. Wiesz, niektóre potwory szukają... czegoś... w klifach na... ten... na górze nas. Również tam idziesz, co? Zajmiesz się nimi i tym wszystkim? Okej, okay. Nie ma... Nie chcę musieć widzieć cię rozpieprzonego. Wracam do szefa, żeby się z nim zmówić. Otworzę ci przejście, żebyś mógł pójść dalej. Do zobaczenia.
Może dlatego nie zobaczymy nigdy ich terytorium, bo mieszkają pod ziemią. To ma sens, ich wioska pod ziemią, w tych tunelach. To są w końcu krety, prawda? Ciekawe, co w tej skrzynce znajdziemy, Mamy butelkę, mamy wszystkie itemy, klucza nie potrzebujemy, więc mamy kawałek serca. Trochę dziwne jest to, że nie dostajemy tych kawałków serca... Jakby to powiedzieć, konstantnie? Regularnie? Że w każdej świątyni jest jedno? To jest trzecia świątynia, w której jest kawałek serca. A tutaj znaleźliśmy jeszcze na dodatek butelkę. To trochę takie... Lubię to niby. Ja to lubię, że jest takie urozmaicenie i że niech czasem można znaleźć coś specjalnego w świątyni. Ale no wiecie, no. Bywa tak i tak. Ma to plusy i minusy. O, proszę, patrzcie tylko na to, Evil Crystal, ha! 4 już mamy. Ma to swoje plusy i minusy, bo na przykład w Ocarina of Time niektóre skrzynki czasem, gdzie były tylko monety i tak dalej, omijałem. I teraz wyobraźcie sobie, że omijacie skrzynkę, w której jest butelka, bo o tym nie pamiętacie, czy coś. To trochę jednak jest... lipa. To nie jest aż takie fajne, trzeba przyznać. Ale mimo to fajnie jest, że można to znaleźć tutaj, nie? Ale dobra, w Skyward Sword trzeba powiedzieć, że w większości te dungeony są dość liniowe. To jest na przykład kawałek serca, którego nie ma mowy, żebyśmy... przy którym nie ma mowy, żebyśmy ominęli, nie? Chyba, żebyśmy tej skrzynki nie chcieli podnosić kompletnie. Ale on daje nam i otwiera drzwi do dalszego progresu w fabule, w świątyni, więc... No, trudno to ominąć, jeżeli się chce tą zdobyć, jeżeli otwiera się każdą skrzynkę na swojej drodze, którą widzi się przed swoimi oczami. I ogólnie ta świątynia jest jedną z niewielu, gdzie naprawdę trzeba szukać i robić backtracking z na przykład tą butelką i tak dalej. W innych Zeldach jest więcej takich rzeczy, że tutaj jest więcej skrzynek, tutaj idziesz coś odkryć i musisz wracać, jeżeli naprawdę coś chcesz. Że zdobywasz item dopiero później, które jest potrzebne, żeby otworzyć coś, co było wcześniej. W Skyward Sword to jest dość liniowe te świątynie, że idziesz tutaj, możesz robić to, wtedy możesz iść w prawo, możesz iść w lewo i... idziesz jedną drogą tak naprawdę i rzadko wracasz. Tutaj mamy skrót teraz. I żeby sprawić, żeby lawa wylatywała z tych głów, z tych... no, co to jest, z tych gargulców, to tutaj na dole mamy taki malutki, fajny otwór. Ale najpierw zapiszę, żeby w razie śmierci w tej statule się pojawiać. Przy tej statule się pojawiać, tutaj się teleportować. I to będzie teraz całkiem zabawne. Ogólnie te zagadki tutaj w tych tunelach są całkiem fajnie zrobione czasem. I nawet pokazują nam teraz, że są tutaj owoce staminy. Gdybyśmy chcieli właśnie biegać cały czas. I to może nam pomóc, że mamy te owoce staminy. Pamiętać warto o tym. I wiedzieć też, że można w ogóle coś takiego robić, jak przyspieszanie tego chodzenia tu. Jeżeli nie wiesz o tym, to możesz mieć tutaj problemy przy tym, co zaraz się zdarzy, bo na górze jest lawa. Gdy ten kamień rozwali się przez bombę, poziom lawy przejdzie przez tunele w dół w naszym kierunku, więc... lecim. I dlatego mamy tutaj owoce staminy. Tylko teraz uważać, żeby najlepiej... Cholera jasna! Co tu? Nie! Uważać, żeby staminę całkowicie nie stracić. O Boże! O Boże! Nogi! Moje nogi! Game over, prawda? Fuh, dobrze, że przy tej statule to zrobiłem, no. Przynajmniej pokazałem wam, że game over. Heh, je pojawia. Okej, po wszystkim. A już myślałem, że nie będzie dobrze. I tak oto sprawiliśmy, że wszystko poszło w ruch. Nie wylecę stąd tam, nie? No dobra, muszę dookoła tutaj iść. Przynajmniej skrót sobie otworzyłem, który pozwala mi przejść dalej. Tutaj też jest pięknie lawa teraz.
i mogę wyjść. Mogę wyjść stąd. Okej, to daje nam możliwość dostania się do finalnej fazy tej świątyni. Ten odcinek będzie trochę dłuższy. Już zdążyłem się z tym pogodzić. Tak około 40 minut, ale to w tej serii nic nowego tak naprawdę. Ale przynajmniej mogę jeszcze dać radę tam się dostać. No. Nie jest aż tak źle. Nie straciliśmy w sumie żadnego czasu. Przez to, że umierałem. Okej, tu jest statua. Warto zapisać w tym chwili, w tym momencie. I zobaczmy. Nie lubię takiej akty, więc uwielbiam zabijać ich. Ten nie przejdziemy, tu będzie później skrót otwarty. Jeszcze jeden. Moją pasją jest zabijanie takich brzydali. Więc nie ma co się kłócić. A tu na górze jest już wejście do bossa. I też Bokoblin, dlatego go... Myślał, że jest kimś lepszym. A, i złota czaszka. A co się dzieje ostatnio, że takie ładne rzeczy znajduje? Takie rzadkie ładne rzeczy. Jeszcze jeden. Ty też dasz mi czaszkę, prawda? Nie dał mi nic. Skąpa świnia. I to świnia dosłownie, jest to jeden z moich kuzynów. I tutaj, jak przeczytamy, mamy most. Pamiętacie te statuły, które wcześniej wam pokazałem? Jak tutaj spojrzymy na dół, to tutaj mamy statuę z otwartymi oczami, a tutaj mamy statuę z zamkniętymi. Dwie statuły stoją naprzeciwko siebie. Pokaż swoją odwagę i wskocz do ust tej, która śpi. Ale pokażę wam, co się stanie, kiedy wskoczymy do tej złej. Bo też możemy. To się po prostu... Nic nie stanie. Podpalimy sobie tyłek, podskoczymy i teleportujemy się na górę. Standard. Czyli w sumie rozwiązanie tej zagadki... Jedynie wskazuje na to, że powinniśmy tutaj zeskoczyć, a nie każdy się domyśli. Ale to, do której skoczyć, to w sumie jest obojętne, bo można za metodą prób i błędów próbować. Czy tam robić, wykonać to zadanie, tą zagadkę. I to pojawia się taka lodowa platforma i w sumie... Też się coś dzieje, bo... Wylądowałem prosto twarzą w lód. Ale było ładnie i się tak ładnie ześliznęliśmy. Czyli trochę niekonsekwentne jest to, jeżeli nam się nie uda rozwiązanie tego, ale... I tak fajne, że ta świątynia ma taką zagadkę. To tej świątyni daje wiele plusów. Może nawet moją drugą albo trzecią ulubioną świątynią by... była w Skyward Sword. Na pewno jedną z bardziej lubianych przeze mnie ognistych świątyń, bo mało ognistych świątyń lubię. Co już chyba mówiłem. To nie jest rupi. Nie będzie wiedziała gra, co mi dać. Tak, dlatego dostaję serca. Ale serca i tak mi się teraz bardziej przydają niż rupi. No dobra, pieniądze zawsze się przydają, ale... No wiecie, co mam na myśli, prawda? O nie. O nie. I dobić go. Wiemy już, że możemy sobie z nimi tak ładnie radzić. Wow, trafił mnie tym jeszcze. Serce, które zebrałem, nic mi nie dało w takim razie. O, jak to dobrze jest mieć tarczę, która się regeneruje. Bam! I oni są teraz tacy łatwi do pokonania. I tak, zawsze zostawiają swój ogon po sobie. Przydatna sprawa. I prawie wszystkie serduszka już zapełnione mam. Znowu. Ogólnie fajne jest to, że ta legenda rzeczywiście prowadzi nas do skarbu, do którego chcieli się dostać Mogmy. Ale też nie całkiem. Mam tutaj teraz schody, które będą prowadziły nas w górę.
I tutaj po drodze jest skarb, który możemy znaleźć, ale który możemy ominąć. W sumie nic wielkiego ten skarb jest, ale fajnie, że tutaj rzeczywiście jest ukryty skarb. Według tej legendy Mogmy nie tylko klucz jest tym skarbem, tak jak można pomyśleć, że pewnie klucz dungeona jest tym skarbem, bo tutaj go znajdziemy, ale jest też prawdziwy skarb tutaj ukryty. I to skarb taki, jaki my w tej grze znamy jako skarby. Który jest nawet w gablocie skarbów zaznaczony jako skarb. Czy rozpoznasz w tym rupi? Chyba nie, prawda? Wow, rozpoznali w tym rupi. Ciekawe, czy jakość rysunku rupi jakoś wpływa na to, ile dostajemy. Czy niebieskie, czerwone, zielone, czy srebrne i tak dalej. Mam wrażenie, że dostałem tylko takie na pocieszenie. Słyszałem was. Ale tylko takie na pocieszenie, biorąc pod uwagę moją jakość rysunkową. Nie wierzę. Marnujesz mój czas, głąbie. Go, go, Power Rangers! No do diabła, cholera jasna, no! Nienawidzę tego Pokemona typu ducha trującego. Zdychaj, śmierdzielu. Został jeszcze jeden. Ale wiecie co? Użyję... Użyję klauszotców, moich harpuniaków, żeby się już tutaj przybliżyć, żeby mi przynajmniej tego nie zrujnowali. I hop, hop, hop. Link, dlaczego się nie ruszasz do cholery jasnej? Nie! Nie! Moje agresje muszą być trzymane pod kontrolą, bo zaraz wybuchnę tu. Ile jeszcze? Ile jeszcze będziesz mi dupę zawracał? Jeden załatwiony i dwóch nadchodzi z góry. Widzieliście? Trzech nawet. Jeszcze tamten tam jest. Chodź tu. Mały wandal. Toż to skandal. Takie upierdliwe naprawdę strzelanie do celu teraz. O! Zdychaj, śmieciu! Pff, nie żyje. Kto strzelił pierwszy? Celny strzelec. Ty jak przynajmniej widzieliście, tutaj jest teraz takie ukryte miejsce. To przynajmniej teraz wiecie, gdzie zmierzamy i sami to zauważyliście. I to jest właśnie ten skarb. Nic wielkiego, tylko Monster Horn, ale... Jednak skarb, nie? I mieliśmy tylko jeden, to teraz mamy dwa. Mogę teraz wrócić? Tak, mogę normalnie wrócić sobie. Mógłbym, gdyby mnie nie pomyśleli, że mnie w dupka zrobią. Ten Geralt jest taki śmierdzący. Zróbmy mu jeszcze jeden kawał. Ach, ten Envy. Co? W ścianę mnie prawie wbiło. Okej, to teraz może być niebezpiecznie. Więc trzymajcie się. Ubierzcie pasy. Bo niebezpieczne skakania ze schodów na schodów. Ze schodów na schody. Jak wtedy, gdy Salamandra zaatakowała Kaer Morhen. Tylko tam w Wiedźminie 1 to była scena przerwnikowa, a nie gameplay. I tu mamy skrzynkę z kluczem, czyli... Bardzo dobra sprawa. Tutaj
mówią nam, że mamy zaświecić wszystkie statuły. Oczywiście na podziemiach, prawda? I tutaj wizja przyda się, że możemy patrzeć na górę. Wchodząc na te platformy, zapalamy właśnie pochodnie na tych totemach, czy jakby to nazwać. I musimy teraz uważać, w której kolejności. Mieliśmy najpierw bez skrzydeł, to jest jeden. Z jednym skrzydłem to jest dwa. Potem z dwiema skrzydłami jest trzy. Nie możemy się tam aktualnie dostać, dlatego tutaj na dół musimy iść. Bo musimy to w odpowiedniej kolejności zrobić, albo wszystko od nowa. Dlatego tutaj bombą rozwalić ten gruz i dostać się dzięki temu do numeru 3. No i widzicie tutaj robaczka, he? Pamiętacie tego przyjaciela? I teraz trzema skrzydłami, czyli tu na dole i pod koniec do tego z czterema. Nawet fajne zagadki mają. Tylko teraz uważać, żeby nie wejść na tą, którą już aktywowaliśmy. Chociaż nie wiem, czy to by w ogóle coś dało. Zgasiłoby, czy co to byłoby? No nie wiem, ale oczywiście na tym nie mogłoby się skończyć, bo teraz to wszystko było pułapką. Tego śmierdziela musimy uderzyć. Ha, ha. Szkoda. Myślałem już, że go dosięgnę. Ale jeszcze chyba jest trochę wolniejszy. Jest! Teraz tylko go jeszcze odpowiednio walnąć. Może pójdzie nawet całkiem szybko. Nie tam! Zawsze tam, gdzie więcej miejsca i więcej możesz unikać, co? Stary dureń! Dlaczego mnie nie zauważył? Jak on się tutaj walnął i o co, to ja nie wiem, ale i tak nie mogę mu teraz zadać obrażeń. Jak nienawidzę tych tuneli! Oczywiście musiałeś nogami stać do tego tunelu. Zajebiście, o tutaj też się walnął, tylko nie sądziłem, że to się stanie. Gąsieniczko, chodź tu, chodź tu. Tutaj, tu jestem. O nie, no. I tak się to mogło szybko załatwić. A w końcu. No otwierajcie mi to wrota. Chcę stąd wyjść i po mój klucz pójść. Bo już chyba z 45 minut ten odcinek trwa, a to już trochę długo. Wybucham ze złości. Bum. To były moje emocje. No to teraz szybciutko do klucza i będziemy mogli zakończyć ten odcinek. Z całą świątynią załatwiono. Mysterious Crystal. A teraz jeszcze tylko klucz mocować, zapomniałem. Nie chcę tego robić w następnym odcinku, bo w następnym odcinku chcę od razu do bossa. Mam nadzieję, że pójdzie szybko. A tu mamy skrócik. Czyli tak szybko to idzie. Jest tu jeszcze jakaś skrzynka? Nie, ale... Kruży! Jeszcze dwa dzbanki. Wróżeczka. Chodź tu. Uleczysz mnie całkowicie, to przed bossem przynajmniej nie będę się miał co bać. I mam jeszcze jedną wróżkę w butelce, czyli mogę przynajmniej raz ginąć. I ten boss będzie chyba mocno trudny. Safe. I teraz trzymajcie kciuki, żeby poszło dobrze z tym wkładaniem klucza. Tutaj przynajmniej wygląda jak klucz, jak symbol klucza. Więc... A czekaj, chyba już mam. Tylko odwrócić. Proszę, tak szybko mi się jeszcze nigdy nie udało tego załatwić. Ale tym razem forma była taka, że można było coś rozpoznać, więc...
To moja własna zasługa. I tu już zakończymy w końcu odcinek. Czeka nas tylko jeszcze boss. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków, wtedy macie zawsze coś do roboty. Koniec, cześć!